ゼッキ、幹部の一人が逃走した。マーカーを確認しろ。了解。ありゃ、下水トンネルじゃないか。まずいな、中迷路だぜ。本部より前期へ下水道の地図を転送する。分担を決めて効率的に捜索しろ。了解。バトーと私は本流、トグサと新人は支流から捜索する。先に行くぜ少佐。よし、炙り出すぞ。Czarna woda się nazywa ten poziom, ja bym to nazwał śmierdząca woda. Witajcie w kanałach. No niestety czasami takie niewdzięczne misje, znaczy w takich miejscach trzeba wykonywać takie misje. Ruszamy do przodu. Na dzień dobry. Tunelik i miny. Nic strasznego. O, czasami właśnie, o, zapomniałem wam pokazać w pierwszym poziomie. Czasami kamera tak się zmienia, przechodzi na widok z pierwszej osoby. Jest dynamiczna, więc właśnie jeśli coś macie za plecami, to żeby nie tracić widoku, automatycznie przechodzi w taki tryb. Ale można też całą grę tak przejść, wystarczy wcisnąć select i macie, o, jakbyście pilotowali Fujigome. O, jeszcze został. A masz. No. Nawet fajnie się tak gra, ale ja preferuję widok z trzeciej osoby. Przynajmniej wiem, co robi mój Fujigoma, gdzie się znajduje, tak, czy jest gdzieś na granicy ściany, czy nie. No, czasami jest tutaj po prostu taka akcja, że no nie idzie tego ogarnąć, więc lepiej zawsze moim zdaniem mieć widok na swój pojazd. Czołg. Tutaj jest, jak widzicie, o, płynie sobie rzeczka. Rzeczka ścieków. Tak, zawsze chciałem bawić się Fujigomą w ściekach. To marzenie po prostu. Możecie płynąć z nurtem. Mhm. Dobra, wyłazimy stąd. Życie, energia, jeśli potrzebujecie. No i granat, jeśli chcecie mieć bonus do granatów na koniec tego poziomu. Schodzimy tędy. Możecie zejść, możecie zeskoczyć. W międzyczasie pach, noktowizja. Idziemy po trzeci granacik, wycofujemy się. Tunelik. No i w tuneliku standardowo zaminowany. Tak, miny spotykamy, więc trzeba je wszystkie rozwalić. Co tutaj było? Aha, tutaj jest ten, dobra. Energia, jeśli potrzebujecie. I żegnamy. Nawet nie zdążył mrugnąć. Kolejny tunelik, kolejne miny. No ten level właśnie taki jest. Niestety. Tutaj uwaga za rogiem. Gdzie z tym miotaczem mnie tu? Jest gość z miotaczem ognia, także może was trochę podpiec. Tutaj patencik. Namierzamy ślizg, puszczamy ślizg. Takich rzeczy będzie mnóstwo jeszcze w późniejszych poziomach. Przy wyjściu uwaga. Nie trafiłaś ty, wredny dronie. Okej, okay. Teren jak zwykle zaminowany. Tutaj za winklem następny dron, którego oczywiście bardzo łatwo skosić. A tutaj mamy, o proszę bardzo. Taki sam patencik. Gnamy dalej. Mam tam w ogóle za nami, tak? Dwa dodatki, energia, jeśli gdzieś straciliście, za bardzo was przypiłowali. Przed wyjściem warto puścić rakiety, gościu z miotaczem po prawej, dron po lewej. Jeśli macie granaty na komplet, tak, to olewacie tą stronę i podążacie dalej. Czyli tędy. Tutaj jest, o, działko. Działka są głupie. O, widzisz?
Nie widzisz mnie. Znaczy, teraz mnie widzisz, teraz mnie nie widzisz. Nie widzisz mnie? Widzisz. Nie widzisz? Widzisz. Widzisz? Nie widzisz. Dobra, dosyć tej zabawy. W ten sposób wielu wrogów możecie ściągać. Jeśli jesteście na suficie, oni nie będą w stanie was trafić, ale to później jeszcze się okaże, co was może trafić, a co nie. Te akurat działka nie mogą. No i tutaj. Przed nami, nad nami, pod nami, w zależności od tego, jak kto na to patrzy, dziura, tak? Gdy do tej dziury wskoczycie, następuje koniec tego poziomu i będzie starcie z bossem. No to co? Trzeba go skopać, nie? Idziemy. A raczej ślizgamy się. Uważajcie na odległość, pilnujcie odległości, czy on się wycofuje, czy jest, czy przesuwa się do was. Bo on ma różne ataki, tak? I może was trafić. Puszcza rakiety, strzela z działka, tak jak teraz. O! Puszcza, znaczy ten, tnie laserem, tak? Więc najlepiej właśnie przeskoczyć, żeby nie spaść z sufitu, to laser można ominąć właśnie w ten sposób, będąc z jednego rogu, z drugiego rogu. Jeśli odpowiednio się ustawicie, to w ten sposób go wykończycie. No i bum. I koniec. Podsumowanie punktowe, bonus za granaty. Dziękuję, dobranoc, do widzenia.